Arboretum. Boże, tego wieczoru płakałem w ogrodzie oliwnym, który był moim najpiękniejszym arcydziełem. Jak powiedział dziad Monet, krzywe drzewa wytną i mnie w nowym wcieleniu przeznaczono do selekcji jako dotkniętego chorobami współistniejącymi. Wprawdzie zdążyłem posadzić ogród i wyprodukować trochę niepotrzebnej nikomu sztuki, obrazy tworzące mój całun, ale nie zdążyłem spłodzić życia, bo spałem w tanich dormitoriach i dogrzewałem do tego, co mój niegdysiejszy przyjaciel Judasz Iskariota, by przed katastrofą dać drapaka i powiesić się na topoli.